Cześć, nazywam się Paweł Czabak, jestem z warszawskiego koła Marfan Polska. Niestety dzisiaj nie udało mi się spotkać z panem profesorem Kuśmierczykiem, ponieważ miał jakieś inne nagłe obowiązki, które go wzywały i nie pozwoliły mi nagrać z nim tej krótkiej wypowiedzi, ale co się nie odwlecze, to nie ucieczę, na pewno mi się uda z nim jeszcze spotkać i porozmawiać na temat nowych metod operacyjnych w Instytucie Kardiologii. Korzystając z okazji, jak już nagrywam, chciałem wam opowiedzieć o tym, jak wyglądała moje dwie operacje kardiochirurgiczne. Pierwsza była w 2003 roku, to była operacja aorty wstępującej i wymiana zastawki mitralnej i zastawki aortalnej. Była to operacja tak zwana operacja Bentala. W 2016 miałem drugą operację. Po rozwarstwieniu aorty piersiowo-brzusznej miałem operację łuku aorty. W 2003 roku miałem wtedy 21 lat i trafiłem nagle do Instytutu Kardiologii z tętniakiem aorty wstępującej, który miał 60 mm. Musicie wiedzieć, że od zawsze kontrolowałem się kardiologicznie i do 18 roku życia, tak naprawdę do 19, byłem pod opieką Centrum Zdrowia Dziecka. Niestety tam, mimo tego, że był to bardzo dobry ośrodek, przy wypisie na koniec mojej historii tam nie zrobiono mi nawet echo serca i po 2 latach, kiedy trafiłem do Instytutu Kardiologii, kiedy w końcu mi się tam udało zapisać i dostać na pierwszą wizytę, zrobiono mi echo serca i tam już stwierdzono, że są powiększone wymiary. I dodatkowo przed taką ostateczną kwalifikacją do operacji w 2003 roku zrobiono mi echo przezprzełykowe. Echo przezprzełykowe różni się tym od zwykłego echa, że po prostu wkładają sondę do buzi i poprzez tchawicę robią echo serca. Ta metoda jest bardzo dokładna i bardzo taka precyzyjna, ponieważ sonda bardzo blisko znajduje się serca, ponieważ no tutaj przełyk i wszystkie te przewody oddechowe są bardzo blisko serca, więc ta sonda może bardzo blisko dotrzeć do serca i w ten sposób dokładnie odwzorować, co się tam dzieje. Z takich, na pewno nie jest to przyjemne, bo to jest trochę porównywane do gastroskopii. Już myślę, że ta sonda jest podobnej wielkości, ona jest na wielkość grubsza chyba niż palec. Wtedy pamiętam, że znieczulili mi jedynie język, miałem jeszcze taki ustnik, żeby nie zagryźć tej sondy i po prostu włożyli mi tą sondę i zrobili echo. Trwało, myślę, że dość krótko, tak dokładnie nie pamiętam, ale pewnie z 15-20 minut. No, dla mnie wtedy pamiętam, że największym uciążliwością było to, że nie mogłem jeść przed i po też. Ja co prawda jestem z Warszawy, ale to chyba badanie się skończyło po 12, potem musiałem czekać, aż to znieczulenie języka minie i tak naprawdę to chyba było takie największą dolegliwością, jeżeli chodzi o te badania. Też chciałbym wam powiedzieć, że tuż przed tą operacją w ogóle nie czułem tego, że mam tego tętniaka. Byłem w pełni wydolny, sprawny. Jeszcze 2 tygodnie wcześniej imprezowałem ze znajomymi zakończenie sesji letniej na działce pod Warszawą i w ogóle w żaden sposób tego się nie spodziewałem ani nie odczuwałem. Po prostu tętniak rośnie w ciszy i nie jesteśmy w stanie tego samodzielnie wyczuć w żaden sposób, no chyba że ten tętniak już jest tak olbrzymi, że uciska jakieś inne organy wewnętrzne i wtedy tak naprawdę te organy bolą, a nie sam tętniak, ale to się dość rzadko zdarza. No i w końcu trafiłem na oddział w Instytucie Kardiologii, zarówno za pierwszym, jak i za drugim razem. Przed operacją miałem zrobione 2 takie duże konsultacje. Duże. Trwały one
w sumie może 10 minut, ale takie dziwne, można powiedzieć. Jedna to była konsultacja laryngologiczna, a druga stomatologiczna. Po co konsultacja laryngologiczna i stomatologiczna? No, można powiedzieć, że chyba najprościej jest powiedzieć to, że aby anestezjolog nie miał problemu z intubacją, czyli z włożeniem rurki intubacyjnej, przez którą potem będziecie oddychać podczas operacji, musi skonsultować to z laryngologiem, żeby sprawdził, czy tutaj wszystko w obrębie gardła, tchawicy, czy wszystko jest w porządku. Też laryngolog zajrzy wam do nosa i sprawdzi, czy w ten sposób też tutaj nie ma żadnych przeszkód. Stomatolog natomiast sprawdzi stan waszych zębów, czy nie ma tam ubytków, jakichś zapaleń dziąseł i tak dalej, ponieważ wszelkiego rodzaju tego typu uszkodzenia czy infekcje mogą poprzez rurkę do intubacji mogą zostać zakażone dolne drogi oddechowe, czyli oskrzela, płuca, i w ten sposób spowodować niepotrzebne, bardzo groźne komplikacje po operacji. 2-3 dni przed operacją przyszedł do mnie anestezjolog, który opowiedział mi w miarę dokładnie, jak ta operacja będzie wyglądała, i tu ważne, wtedy możecie spytać go o wszystko. Oczywiście zawsze możecie pójść do kardiochirurga, ale i z kardiochirurgiem porozmawiać, ale tu anestezjolog opowie wam od strony takiej, właśnie od waszej strony pacjenta, jak to wygląda. Anestezjolog przyjdzie do was, przed do mnie ze zgodą. Ta zgoda była dość rozbudowana, ponieważ tam było zarówno zgoda na dializę nerek, bo tak też się może zdarzyć po operacji, że nerki nie podejmą od razu pracy i będzie trzeba dializować. Również na transfuzję krwi i na wszystkie inne procedury, które mogą, ale wcale nie muszą mieć miejsce podczas operacji. Poprzedniego dnia przed operacją dostałem w takim małym kubeczku taki niebieski płyn, w którym miałem się wykąpać. Potem się okazało, że to było po prostu mydło antybakteryjne. I dodatkowo musiałem jeszcze ogolić sobie dokładnie pachwiny. Dla ciekawskich, tak, pielęgniarki sprawdzają przed pójściem na blok operacyjny, czy tam wszystko jest wygolone. Goli się te pachwiny głównie po to, że możliwe jest, że będą przez tętnicę udową wprowadzać wam rurkę do krążenia pozaustrojowego. Ja tak miałem podczas pierwszej operacji w 2003 roku. Podczas operacji łuku aorty w 2016 też musiałem się ogolić, ale tutaj do tętnic udowych mi nie wchodzili. Tak jak wam powiedziałem, musiałem się wykąpać w tym mydle. Dostałem taką jednorazową piżamkę, którą się z tyłu zapina, i pojechałem na blok. Na blok wjechałem na wózku, zawiozła mi tam pielęgniarka i tam już czekali na mnie lekarze i pielęgniarki. To jeszcze jedna rzecz, która się różni między tym, co było w 2003 a 2016 roku, to przed pierwszą operacją jeszcze na sali dostałem taką magiczną, można powiedzieć, tabletkę. Teraz ktoś mógł na to nazwać tabletka gwałtu. To była tabletka, która wyłączała świadomość i dzięki temu, albo przez to, nie pamiętałem w ogóle, co się stało po wzięciu tej tabletki, czyli nie pamiętałem okresu od wzięcia tej tabletki do obudzenia się na sali pooperacyjnej. W 2016 roku już tej tabletki mi nie podali. Mówili mi lekarze, że dlatego, że po prostu po tych tabletkach pacjenci niektórzy odlatywali totalnie i nie można się było z nim dogadać. A jak wjechałem, wracając na blok operacyjny, to jechały ze mną takie te worki z krwią
i tam sprawdzali dokładnie, jak się nazywam, jaki jest mój PESEL, jaka grupa krwi i wszystko porównywali, tak żeby mieć stuprocentową pewność, że ja to ja i że to są, że ta krew jest dla mnie i że tutaj nie ma żadnej pomyłki. Położyłem się na stół, zrobili mi wkłucie w lewą rękę, założyli wenflon i podali kroplówkę, założyli maseczkę na twarz i po chwili zasnąłem. Obudziłem się na POP-ie, czyli oddziale pooperacyjnym. W niektórych szpitalach nazywa się to OIOM, czyli oddział intensywnej opieki medycznej. I zarówno po pierwszej, jak i po drugiej operacji obudziłem się z rurką intubacyjną. No, ta rurka jest dość nieprzyjemna, ponieważ po pierwsze ciężko się oddycha, nie można przełknąć ślinę, ani odkaszlnąć. No i to, co było dla mnie bardzo ważne, nie można było pić, bo strasznie mi się pić chciało. Jak wygląda, może powiem wam, jak wygląda taki oddział pooperacyjny w Instytucie Kardiologii. Na środku w dużej sali stoi taka konsoleta, dyżurka pielęgniarek, gdzie tam siedzi chyba ze 3-4 pielęgniarki, plus cały czas jest na dyżurze anestezjolog. Dodatkowo wszędzie tam chodzą jeszcze pielęgniarki i pielęgniarze, którzy pomagają pacjentom zarówno tam jeść, pić i też dbają o higienę tych pacjentów. No, szczerze mówiąc, na pewno ta praca w tym miejscu jest bardzo obciążająca psychicznie i bardzo trudna, więc no, nie będę wam tutaj opowiadał szczegółów, ale no, byli tacy, którzy bardzo pomagali, a byli tacy, którzy już widać, że chyba za długo tam pracowali i po prostu nie mieli już takiej cierpliwości do pacjentów. Najgorsze po tej drugiej operacji było dla mnie to, że nikt nie chciał mi powiedzieć przez 3 dni chyba, czy przez 2 dni, czy ta operacja się udała i czy wszystko poszło ok. Dopiero jak wpuścili na ten oddział pooperacyjny moją żonę, to ona mi dopiero powiedziała, że operacja się udała i wszystko jest ok. To było dla mnie psychicznie najtrudniejsze i najgorsze. Dodatkowo z brzucha wystawały mi takie dwie rurki. Wyglądałem takie dość dziwnie. Te rurki to były dreny. Każda z tych rurek była średnicy no, takiego węża ogrodowego, czyli nie wiem, z 1,5 cm pewnie miała grubości. I takim najgorszym, najmniej przyjemnym momentem na tym popie było moment wyjęcia tych drenów z brzucha. Ponieważ one tutaj wchodzą pod mostkiem i muszą dojść aż do serca, żeby tam ściągać wszystkie płyny pooperacyjne. Po prostu przyszedł kardiochirurg, naciął sobie tutaj te szwy i pociągnął jednym mocnym ruchem, pociągnął, no ale miałem wrażenie tak, że mi wyrywa coś tutaj spod serca. Jak już wyjął mi te dreny, no to też łatwiej mi się oddychało i było to już łatwiejsze. I po pewnie godzinie czy dwóch, czy jakoś tak, tego samego dnia w każdym razie, musiałem wstać z łóżka, przejść na wózek, tam jeden krok zrobić i w pozycji siedzącej zawieziono mnie na już na normalną salę, na kardiochirurgię. Wtedy jeszcze miałem cewnik, co też dla mnie było pewnym zaskoczeniem po pierwszej operacji. Po drugiej już wiedziałem, że ten cewnik będę miał założony. Ten cewnik to mi zdjęli chyba zaraz po tym, jak przeszedłem na normalną salę. Po przeniesieniu mnie na oddział kardiochirurgii, czyli na taki, można powiedzieć, zwykły oddział, to tam to już nie było mowy o leżeniu, tylko rehabilitant przychodził chyba 2-3 razy dziennie i na początku chodziłem od łóżka do toalety, czyli tam parę kroków, a potem już musiałem robić coraz większe dystanse po korytarzu i tak naprawdę na tym polega cała rehabilitacja plus ciągłe dmuchanie w te kulki, o których mówił też pan profesor Kośmierczyk.
Czyli dostajecie takie urządzenie, gdzie jest rurka, trzy kulki i po prostu trzeba dmuchać w to i w ten sposób powiększa się wydolność płuc, ponieważ podczas operacji, kiedy jesteście podłączeni do sztucznego płuca serca na krążeniu pozaustrojowym, płuca nie pracują, no i poprzez takie ćwiczenie trzeba by odbudować kondycję tych płuc. Były dwie rzeczy, które zaskoczyły mnie podczas rehabilitacji po drugiej operacji. Pierwsza z nich to przez to, że byłem dość długo na tlenie, czyli miałem tutaj taką rurkę włożoną za ucho, za uszy i tutaj pod nosem, gdzie podawany był mi tlen. Ten tlen ma tą wadę, że bardzo wysusza śluzówkę i po prostu można powiedzieć straciłem węch albo no, tak naprawdę miałem węch, ale on był bardzo wyczulony, także jak ktoś przychodził do mnie do sali i był wyperfumowany, bardzo to czułem i bardzo mi to przeszkadzało. Drugą rzeczą to na skutek, tak mi się wydaje, intubacji miałem uszkodzone kubki smakowe i taki miałem posmak chemiczny. I tak naprawdę nawet jak jadłem jakieś słodkie rzeczy, to czułem gorzkie i, no i to takie było nieprzyjemne. Jestem osobą, która bardzo lubi jeść i pamiętam, że pierwszą rzeczą, którą sobie zażyczyłem po operacji, to była owsianka z bananem, czyli taka rzecz, która jest taka trochę mdława, bo to jedyne mi nie przeszkadzało jeść po operacji. Była jeszcze trzecia rzecz, która jest taką komplikacją, czasami się zdarza po narkozie. To po pierwszej operacji nie przypominam sobie, ale po tej drugiej operacji miałem takie koszmary senne. Potrwało to 2-3 chyba noce i potem już normalnie w miarę mogłem spać. Oprócz tego, że oczywiście było mi niewygodnie na łóżku, ale już mnie nie dręczyły koszmary. Na koniec chcę wam jeszcze powiedzieć o tym, jakie miałem komplikacje po pierwszej operacji. Przypomnę, że ta operacja była w 2003 roku i wtedy miałem wymienioną aortę, zastawkę mitralną i zastawkę aortalną i miałem wstawioną aortę występującą. Wtedy miałem tak zwany zespół po perikardiotomii, czyli mówiąc po ludzku, miałem zapalenie osierdzia. Zdarza się to podobno od 10 do 40% pacjentów po operacji kardiochirurgicznych. I to polegało na tym, że w worku osierdziowym zbierał mi się płyn i przez to uciskał na serce i też to serce było mniej wydolne. Na początku próbowano ten płyn zbić czy zredukować poprzez różnego rodzaju leki moczopędne i inną farmakoterapię, ale kiedy to nie przynosiło efektów, pamiętam, że raz chyba, czy nawet dwa razy miałem ściągany ten płyn. Ten prosty zabieg wygląda dość przerażająco, ponieważ w sali zabiegowej położyłem się po znieczuleniu miejscowym tutaj pod samym mostkiem. Lekarz wbił mi taką, nie wiem, gdzieś tej długości, taką, nie wiem, 20-centymetrową igłę i pod kontrolą USG, czy tam to było echo serca, próbował dojść tą igłą do serca i ściągnąć strzykawką ten płyn. Po dwukrotnym ściąganiu tego płynu nadal on się zbierał. I wtedy pamiętam, że ordynator tego oddziału postanowił, że wypisze mnie do domu i miałem się zgłosić kilka dni później do kontroli. Jak wróciłem po tam 4 czy 5 dniach, nie było śladu tego płynu. Podobno tak się czasami zdarza, że po prostu pacjent lepiej dochodzi do siebie w domu i szybciej mijają mu tego typu objawy. I po tej pierwszej operacji w związku z tym zapaleniem osierdzia to byłem chyba ze 3 tygodnie po operacji w szpitalu. Po tej drugiej operacji byłem 2 tygodnie. Po chyba 12 dniach zdjęli mi szwy, co było też niezbędną czynnością przed wypisaniem mnie do domu. I jeszcze
przy zdejmowaniu szwów zapomniałem wam powiedzieć, że za każdym razem przy pierwszej, jak i drugiej operacji miałem włożone takie bardzo cienkie druciki, które dwa druciki, które były gdzieś tam zostawione przy sercu, i dzięki temu w przypadku jakiegoś problemu czy komplikacji natury elektrycznej w sercu można szybko podpiąć stymulator i w ten sposób wspomóc pracę serca. Jest to standardowe, więc tutaj też się nie bójcie tego. Po założeniu szwów i w tym okresie, kiedy mi się to goiło, to też normalnie musiałem się kąpać i normalnie funkcjonować. Nie miałem założonego żadnego opatrunku, nic tutaj, kazali to wietrzyć, więc też wskazane jest to, żeby tutaj była możliwość przewietrzenia tego. Oczywiście też nosiłem taką charakterystyczną kamizelkę, która spinała całą tą klatkę piersiową i nie pozwalała ona rozejść się tym szwom na mostku. Szczerze mówiąc, to chodziłem w niej mniej niż powinienem. Po pierwszej, jak i po drugiej operacji nie miałem żadnych komplikacji. Po prostu ona bardzo uciskała mi też kręgosłup i przez to było to dla mnie mało wygodne i mało komfortowe. I to już chyba tyle na temat moich operacji kardiochirurgicznych. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, kliknij łapkę w górę, daj subskrypcję. Wszelkiego rodzaju komentarze pod tym filmikiem, zarówno na YouTubie, jak i na Facebooku, są dla mnie bardzo ważne i bardzo mnie motywują do dalszych prac. I w tym miejscu też chciałbym Wam bardzo podziękować za wszelkiego rodzaju komentarze i wsparcie mnie po tych pierwszych kilku filmikach, które nagrałem. I mam nadzieję, że już niedługo zobaczymy się przy kolejnej okazji. Trzymajcie się, cześć!